Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o nadchodzących zmianach do Fortnite Battle Royale. To już dzisiaj o 14:00 w życie wejdzie aktualizacja zawartości dla wersji gry 7.20 bez przerwy technicznej, czego dowiedzieliśmy się z oficjalnego Twittera Fortnite. Z wiadomości w grze za to wiemy, że zostanie dodany nowy przedmiot, bałwan, który będzie działał tak samo jak legendarne krzaki. Przypuszczam, że na mapie pojawiły się też bałwany jako wysluj mapy. Inaczej nie dawałyby one żadnej możliwości ukrycia się, ponieważ byłoby wiadomo, że to jakiś gracz stoi w sloju bałwana. Pewne jest to, że będziemy mogli te bałwanki na siebie założyć. Mimo, że aktualizacji zawartości jeszcze nie było, to już znamy dźwięki tego przymiotu dzięki Lukasowi na Twitterze. Posłuchajcie sami. A właśnie wracając na Twittera, to Eric Williamson, jeden z pracowników Epic Games, dał nam znać, że w dzisiejszej aktualizacji będzie wprowadzonych parę zmian dostępności kewów, zostanie zmniejszona szansa na pojawienie się pojazdów, a do skarbca zostanie przeniesionych parę przedmiotów, w tym poczwórna wyrzutnia rakiet. Tak, poczwórna wyrzutnia rakiet w końcu zostanie usunięta z pola walki. Ale nie tylko. Nie wiem jeszcze co, ale przypuszczam i mam ogromną nadzieję, że boomboxy. Moim zdaniem są trochę zbyt mocne, a przy okazji są bardzo denerwujące. Ten los mogą też podzielić balony, z powodu dodania do gry ponownego otwierania lotni w postaci przedmiotu, albo nawet dynamit. Dajcie znać, jaki przedmiot wy byście przynieśli do skarbca. Niestety brak jakiegokolwiek słówka na temat miecza, Uzi czy deskolotek, więc nie wiadomo, kiedy jeszcze zobaczymy te przedmioty w grze. Poza tym, wczoraj wieczorem Lukasowi udało się w plikach gry szukać nowego skina, tenisiski, z jej rakietą do tenisa jako backwing. Jest to skin, który ma się pojawić w sklepie w cenie 1200 VDolców, prawdopodobnie bez zbieraka. Szczyna na swoim Twitterze za to udostępni wygląd tego skina w grze. Zobaczcie sami. I to tyle, ile musicie wiedzieć o nadchodzącej aktualizacji. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.